Panie Burmistrzu, za nami kolejny tydzień, kolejne spotkania i wydarzenia. 24 lutego na sesji Rady Miejskiej pożegnano lekarzy POZ. Jak podsumuje Pan to wydarzenie? Jest to takie, też myślę, że taka tradycja z Bożynka, że potrafimy podziękować osobom, które całe swoje praktycznie dorosłe życie poświęciły dla naszych mieszkańców. Mówię tu i o pani Maciejewskiej, o państwie Lis, ponieważ odchodzili na emeryturę, no i była to taka okazja też podziękowania za ich wieloletnią pracę na terenie Zbąszynka. No i to, żeby dalej się czuli dobrze na naszym terenie i sobie funkcjonowali już na zasłużonych emeryturach. Na sesji nadano również tytuł ambasadora zbąszyneckiego sportu. Kto i za co został nim uhonorowany? No z przyjemnością taki tytuł wręczyliśmy naszemu sportowcowi, który był związany z Syreną Zbąszynek, a szczególnie z UKS Junior. To jest panu Kamilowi Juźwiakowi, który obecnie jest zawodnikiem Lecha Poznań, ale też no, dostał się i już rozegrał swój mecz w reprezentacji Polski. I mam nadzieję, że jest to osoba, no, a najważniejsze, że nie przewróciło mu się w głowie z tego tytułu, czyli ta woda sodowa przysłowiowa nie uderzyła mu do głowy. Dalej się utożsamia z naszym terenem. Przy wywiadach różnego typu no, prezentuje to, że WKS Junior zaczynał z Bąszynku. Także myślę, że taki tytuł jest fajny i że dalej będzie to robił, będzie tym ambasadorem naszego sportu. 25 lutego w Kręcku odbyło się zebranie sołeckie. Jakie tematy tam poruszono? No jak na wszystkich zebraniach sołeckich, szczególnie, że jest to zebranie sprawozdawczych sołeckich, nie? Także tu przede wszystkim sołtys przedstawia to, co w 2019 się wydarzyło, co był zaangażowany przede wszystkim budżet, ten fundusz sołecki, ale też plany na 2020 rok. Natomiast rozmowy zawsze dotyczą tego samego, czy w większości dziury, chodniki, błoto, no i tego typu właśnie usuwanie usterek. 26 lutego spotkał się Pan z przedstawicielami 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Co było celem tego spotkania? Raz w roku takie spotkanie się odbywa na początku roku. Dotyczy ono zadań, wspólnych przedsięwzięć, jakie będą realizowane w roku bieżącym, czyli tym razem 2020. A dotyczy to właśnie współpracy 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną, czyli też określenie w jakich uroczystościach, jak będą mogli, oczywiście nie będą mieli jakichś tam alarmów, czegoś, będą mogli wziąć, pokazać swój sprzęt, zaprezentować jednostkę. No a jednocześnie my ze swojej strony, ponieważ mamy no, klasę mundurową prowadzoną w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, a więc też kwestia zorganizowania przez właśnie 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną no, takiego ala obozu, poligonu dla tych naszych właśnie uczniów, żeby zapoznali się troszkę i ze spaniem w namiocie, ale też z błotem na poligonach. Tego samego dnia w ZOKU odbył się wernisaż wystawy Precedens. Z jakim zainteresowaniem spotkało się to wydarzenie? Na tym otwarciu tej wystawy reprezentował gminę przewodniczący rady, pan Jan Mazur. On był obecny, natomiast informacje, jakie mi przekazał, bardzo fajne właśnie no, te obrazy są tam prezentowane. Zresztą z tego miejsca zachęcam tych, co jeszcze nie byli, żeby się tam wybrali. Jest od tego artysty Frej Witkowskiego, także można pójść zobaczyć, obejrzeć. Myślę, że warto. 27 lutego w Chlastawie odbyło się również zebranie sołeckie. Jak podsumuje Pan to spotkanie? No to akurat nie trzeba powiedzieć, że nasza najmniejsza miejscowość sołecka, ale aktywność bardzo duża, jeżeli chodzi o działanie, to przede wszystkim sołtysa właśnie Rady Sołeckiej. No i tu z kolei sporo czasu zajęła dyskusja na temat no, Chlastawa w 2020 roku. Jest organizatorem drużynek gminnych. W związku z tym też taki to główny wiodący temat związany z tym, jak się sołectwo ma zabrać za tą organizację tych drużynek, jak się przygotować, na co mogą liczyć, na jakie wsparcie ze strony gmin. 28 lutego w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PLK w sprawie przejścia pod nasypem Kosieczyn-Kręcko. Czy zapadły jakieś wiążące decyzje w tym temacie? Było to bardzo ważne spotkanie, ponieważ no, w sumie poprzez media dowiedzieliśmy się bardziej niż tak oficjalnie o tym, że linia kolejowa z Bąszynek Sulechów Zielona Góra będzie modernizowana. W związku z tym pojechałem tam, żeby porozmawiać na temat możliwości wykonania w tym czasie przejścia pod nasypem kolejowym z naszą ścieżką rowerową, tą na odcinku właśnie Kosieczyn-Kręcko. Jako, że jest to wyraźne utrudnienie i na dzisiaj no,
przejście pod tunelem jest tym wiaduktem kolejowym, jest niebezpieczne, a tu pojawiła się taka możliwość, światełko w tunelu, wykonania takiego przejścia. Oczywiście ze strony Polskich Linii Kolejowych jest tu pełna przychylność. Rozmawiałem też już z wykonawcą, który na zlecenie jakby PKP Polskich Linii Kolejowych wykonuje tą modernizację tej linii. Być może się dogadamy odnośnie tego wykonania tego przejścia. W najbliższą środę spotykam się z szefem tej firmy i być może się dogadamy. A na pewno będzie to zdecydowanie taniej niż w tych przetargach, które ogłaszaliśmy i które unieważniają ze względu na za wysoką cenę. W ubiegły piątek spotkał się Pan również z komendantami Wojewódzkiej i Powiatowej Komendy PSP. Jak podsumuje Pan współpracę z tymi jednostkami? Nasza współpraca z tymi jednostkami mundurowymi w ogóle na terenie gminy jest bardzo dobra. No, to przede wszystkim spotkanie dotyczyło dwóch zagadnień, a mianowicie związanych z przekazywaniem sprzętu, zakupem sprzętu, ale też dofinansowaniem do działalności Państwowej Straży Pożarnej, to zarówno i tej powiatowej, jak i wojewódzkiej. No, bardziej na zasadzie coś za coś. Czy w tym roku planowany jest zakup samochodu strażackiego dla której z OSP? Jest planowany i to zakup samochodu ciężkiego dla OSP Dąbrówka Wielkopolska. Na ten temat też rozmawialiśmy. No i rozmowa też dotyczyła przekazania nam samochodu przez Państwową Straż Pożarną, wycofanego z powiatowej tutaj Straży Pożarnej naszej ze Świebodzina i przekazania dla OSP Kręcko. Także liczymy na to, że w tym roku dwie nasze jednostki dostaną jeden całkowicie nowy pojazd, jedna jednostka, a druga wyeksploatowany przez Państwową Straż, ale jeszcze nowy, o wiele młodszy od tego, którym OSP Kręcko na dzisiaj dysponuje. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.